Prosimy o ciszę. Tak, ale wiecie co? Fajnie byłoby, żebyś ty miał taki kadr, żebyś ty widział różne rzeczy. Nazywam się Karolina Cicha i wylądowałam tutaj z planety województwo podlaskie i zajmuję się muzyką tradycyjną w dużej mierze właśnie tego regionu. Moja ostatnia płyta nosi tytuł Tany i jest przeglądem przez przeróżne taneczne style pieśni, piosenek, przytupajek, potupajek i inspiracji tanecznych, etnicznych wszelkich. A jak ty do lana, dobra, dobra ja, utopię się w Adoniu. A jak ty do lana, zła ja, licha ja, utopię się w Adoniu. Ta płyta brzmi tak w dużej mierze dzięki inwencji spółki. I tutaj nieoceniona Patrycja Betlej, która pracowała ze mną na samym początku nad tą płytą jakby zdalnie. Dobierała perkusję, dobierała bity. A z kolei też trochę płyta ta brzmi dlatego, że ja stałam się basistką, tak jak tutaj słyszeliście. I dobierałam z kolei linie basowe do tego, co Patrycja proponowała perkusyjnie, więc ta płyta powstawała jak taka rasowa płyta zespołu rockowego, no z typowego składu, tak? Gdzie masz sekcję bas i perkusja. No i myśmy to w dużej mierze we dwie robiły, a potem dołączał się Mateusz Szemraj i Karolina Matuszkiewicz, ludzie, z którymi już wcześniej pracowałam też oczywiście i Patrycję zresztą też z Patrycją pracowałam, ale nie na tej zasadzie, nie na tej zasadzie, że właśnie jakby wspólnie w dużej mierze aranżujemy kawałki. Zrobiłam oko do disco polo, do taneczności województwa i do takiego wizerunku województwa i pomyślałam sobie, no tak, no dobrze, taneczne województwo podlaskie, niechaj będzie w pełni taneczne. Na płycie Tany znajdziesz teksty bardzo różne, bo z jednej strony często to są tradycyjne teksty, od których się odbijam ja i dotwarzam, dokomponowuję, dopisuję tekst swój własny, który niekiedy odnosi się do tematu poruszonego w tradycyjnej pieśni, a niekiedy po prostu jest tekstem typu postscriptum, jest omówieniem tych tekstów, tylko że w nowej scenografii, omówieniem tematu. I to często te tradycyjne teksty też trudne jakieś takie wybierały, no takie trudne tematy, tak? O, nie wiem, pieśń o mężu pijaku, pieśń o drugiej żonie, drugich dzieciach, o wygnaniu tych drugich dzieci na służbę i taka współczesna scenografia tak rodzin patchworkowych i takich rodzin, które też są właśnie szyte z różnych strzępków i próby budowania czegoś na nowo, tak? No, niesamowite, że pieśni tradycyjne też nie omijały właśnie takich trudnych rzeczy. Jedziesz dziewonka, taj do wieńczenia, cię dola spotykaja. A jak ty dola, dobre, dobre ja, popływi ty ze mną. No, myślę, że ta muzyka
nie wiem, no, ma szansę stać się taką drugą wizytówką województwa od tej strony właśnie tanecznej, tak? No, tak była planowana. Niech się Podlasie skojarzy z bardziej różnorodną muzyką taneczną. Na płycie Tany udało mi się zaprosić skutecznie dwie wspaniałe kobiety, Kaję i Karolinę Czernecką. Tutaj szczególnie właśnie obecność Kai jest taka dla mnie no, wyjątkowa, bo od wielu, wielu lat jestem wielką wielbicielką jej głosów etnicznych, przeróżnych etnicznych produkcjach. I bardzo, bardzo się cieszę i szczególnie się cieszę, że przyjęła, że wybrała sobie tak naprawdę spośród trzech zaproponowanych jej pieśni, wybrała sobie tekst bardzo, bardzo na temat bardzo delikatny. Tekst nosi tytuł Płacz nad młodością, która odchodzi. I jest tekstem faktycznie no, w odważny sposób podejmujący temat starzenia się. Karolina Czernecka jest w tekście, w którym właśnie jest mowa o patchworkowych rodzinach, o budowaniu świata ze strzępków, o budowaniu świata trochę po zarazach, trochę po suszy, trochę po burzach, trochę po jakichś, nie wiem, pandemiach, o odbudowywaniu świata. Wielka nadzieja na to, że uda nam się zbudować pojemny świat dla wszystkich gości naszego nowego nieba.